Radny PiS na zaproszeniach na Marsz Równości. Zawiadamia prokuratury wizerunek radnego PiS na zaproszeniach na Marsz Równości. Zawiadamia prokuraturę. Zdjęcia przewodniczącego Kieleckiej Rady Miasta Jarosława Karysia PiS oraz prezydenta miasta Bogdana Wenty znalazły się na zaproszeniach promujących lokalny Marsz Równości. Żaden z wymienionych nie zgodził się na wykorzystanie wizerunku. Radny złożył w poniedziałek zawiadomienie do prokuratury o naruszenie dóbr osobistych. W poniedziałek do kilku instytucji w Kielcach trafiły zaproszenia na Marsz Równości, który ma odbyć się w stolicy województwo. Świętokrzyskiego 9 lipca. Na zaproszeniu umieszczono wizerunki przewodniczącego Rady Miasta Jarosława Karysia, szef klubu PiS i prezydenta Kielc Bogdana Wenty. Żaden z nich nie wyraził na to zgody. Dodatkowo Karysiowi przypisano również cytat: Jako przewodniczący Rady Miasta jestem reprezentantem wszystkich Kielczan. Życzę udanego przemarszu w dobrej atmosferze, pisownia oryginalna. Zaproszenie z fałszywymi cytatami pojawiło się też w internecie. Jarosław Karyś składa zawiadomienie do prokuratury wartości, które wyznaje, są zupełnie sprzeczne z ideami propagowanymi przez Marsz Równości, powiedział w poniedziałek Jarosław Karyś. Nigdy nie popierałem i nie będę popierał środowiska LGBT, gdyż ich ideologia nie mieści się w moich wartościach. Dlatego też ta informacja bardzo mnie ubodła i nie mogę zostawić jej bez echa, zaznaczył. Jako przewodniczący Rady Miasta Kielce, bo tak właśnie zostałem tam podpisany, złożyłem zawiadomienie do prokuratury o naruszenie moich dóbr osobistych. Oczekuję, że winni zostaną ukarani, dodał samorządowiec. Rzecznik prezydenta Kielc Marcin Januchta poinformował, że również Bogdan Wenta rozważa podjęcie kroków prawnych w tej sprawie.